be face to face soon. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł Krusiński. Zapraszam na kolejny odcinek jakiej gry? Dishonored 2. Nie wiem, jak mogłem to zapomnieć, ale będziesz nagrywam odcinek po odcinku. Słuchajcie, musisz stawić czoła cesarzowej Delilah Coppersoon, nim odmieni ona mocą swojej woli cały świat. Wkrocz do Dunwall Tower i znajdź sposób na ponowne połączenie duszy uzurpatorki z jej ciałem, by znów stała się śmiertelna. Tylko wtedy będziesz w stanie ją wyeliminować i odzyskać tron. Słuchajcie, to jest przedmiotem naszego zadania, więc ruszajmy. Czy będzie jeszcze jakieś wprowadzenie, pogaduchy? Płynie się samo, czy się nie płynie samo? Wiecie co, chyba się płynie samo. Jakoś tak nie mamy z kim pogadać. Zabierz mnie do Dunwall Tower. Wrzuć z powrotem do klatki mego serca. O, tak zrobię. Delilah znów stanie się śmiertelniczką. Pozwoliłaś swej matce odejść w niebys. A wiesz, gdzie spoczywa moja? W dziecięcej trumience z podwiniętymi pod siebie wychudzonymi nogami, bo nie było mnie stać na gołym pokoju. Za to mój ojciec leży w cesarskiej krycie. Kłamiesz. Wciąż nie chcesz tego zaakceptować, dziewuszko. Twój ojciec urodził się nikim. Istnieje w sercu twojej matki. Mój ciało przemierza korytarze twojego sypiącego się pałacu, a spoczyła na tej liście. Jeśli Karnaka czegoś mnie nauczyła, to tego, że pochodzenie nikomu nie daje prawa do władzy. Pracujesz na nie, służąc potrzebującym cię ludziom. A teraz nadchodzę, by położyć kres twej tyranii, Delilah. No i dobrze, słuchajcie, zaparkowane, ręczny zaciągnięte, kotwica, figa z makiem, tam kotwica rzucona, nic kotwica nie rzucona, przyjdzie przypływ, łódka odpłynie. Wiecie co, coś czuję, że z tym sercem się będziemy kłócić. Natomiast obiecałem wam, mamy jeszcze runy do zdobycia, ale na razie widzę chyba tylko... tu będziemy mieli na pewno dwie, bo to kapliczka od miejsca, tutaj będziemy mieli jedną, bo 61 metrów, więc słuchajcie, weźmy sobie tutaj, zróbmy sobie zapis, bo dlaczego by nie. Niech to będzie początek. Poprzednio obiecałem wam opowiedzieć o... rozejrzę się tutaj jeszcze tak trochę po bokach, bo czasem można jakąś fajną rzecz znaleźć. Pytanie, czy runę sobie oznaczyłem? Tak, runę sobie oznaczyłem, więc... cóż, skaczmy, sprawdzajmy, co tu jest. Obiecałem wam powiedzieć o dobrej książce, którą możecie sobie przeczytać, jeśli lubicie literaturę science fiction. Mam tu tam mianowicie na myśli Dune. I być może znane są wam pierwsze dwa tomy Dune napisane przez Franka Herberta. To była taka książka, która w momencie, kiedy została napisana, ona nie cieszyła się jakąś wielką popularnością i za przeproszeniem tyłka nie urywała. Dopiero jakoś tak później Dune zaskoczyła. Natomiast jeśli przebiniecie przez pierwsze dwa tomy i właściwie przejdziecie przez trzeci tom, który nazywa się Mesjasz Dune i który po w ogóle sukcesie Dune, Frank Herbert wpadł na pomysł, że będzie publikował takie krótkie dodatki do poprzednich części w formie takich krótkich książek, dlatego Mesjasz Dune jest napisany tak w dość takiej krótkiej formie i ta książka jest dość ciężka do czytania, ale bardzo, bardzo głęboka. To później otworzy się przed wami świat Dune i takiej bardzo, bardzo głębokiej filozofii życiowej, którą Frank Herbert tam przemyca. Mianowicie co takim bardzo głębokie przemyślenia na temat władzy, na temat kim są ludzie, dlaczego się tak zachowują, dokąd w ogóle zmierza ludzkość i tak dalej. Nie chcę wam zdradzać fabuły. W każdym bądź razie książka jest na tyle popularna. Słuchajcie, to myśmy tu byli poprzednio. To chyba nie ma co tutaj się jakoś produkować, bo żeśmy tutaj wszystko wycięli. Tak przynajmniej... Ciekawe, czy jest to ciało, które żeśmy tam kiedyś rzucili. Chodźcie, pamiętacie, to był chyba jeden z pierwszych gameplay, w którym rąbnąłem ciałem, bo myślałem, że tutaj jest gdzieś woda, a tu mi gdzieś biedaczek spadł. Może to nie z tej strony było. Aż mam ochotę to zobaczyć, czy rzeczywiście tak dokładnie gra zachowała to, co robiłem, ale chyba nie ma już tutaj tego ciała, nie widzę go, bo może go nie dostrzegam po prostu. No nic. Nieważne, ważne są czyny odważne. Chodźmy w kierunku tamtej runy. No i w każdym bądź razie
ta książka zyskała na popularności, także były tworzone kolejne tomy, Dzieci Duny, Bóg Imperator Duny, Heretycy Duny, Kapitularz Duną. Spadając poginą, choć damo panno, myszko słowiku, rybaku rolniku, kruku i żbiku. Raz w czerwieni cały król grzał się przy ogniu w łożu. Skąd ta muzyka dochodzi? Bo jest całkiem niezła. Tylko tak patrzę po poziomach nagrywania, że jest bardzo cicho, więc nie wiem, czy mieliście okazję ją usłyszeć. Nie odzywałem się w tym czasie, bo nagrywam z autodeckingiem, więc kiedy ja mówię, to jest ściszany głos tego, co się dzieje w grze, więc jeśli to jest cicha piosenka, to nic nie usłyszycie. Może jeszcze jej sobie posłuchamy. Co myśmy tutaj mieli? To był chyba jakiś sklep czarnorynkowy, z tego co pamiętam. Tak. To chodźmy. Chodźmy na zakupy. No i w każdym razie są tam kolejne części tej książki i akcja naprawdę robi się bardzo skomplikowana. Później już po śmierci Franka Herberta, kiedy jego syn odnalazł w skrytce bankowej pewne dokumenty, które ojciec pozostawił, i tam były dyskietki z jakby dalszą zarysowaną historią postaci, które w tej powieści brały udział, stworzyli kolejne części. Więc jest naprawdę bardzo dużo części Duny i to jest książka, która naprawdę potrafi wciągnąć. Taka troszkę cięższa literatura, ale naprawdę bardzo fajna. Polecam wam szczerze. A teraz słuchajcie, zostawmy już sobie tutaj te rozważania i udajmy się na zakupy. Cichy bieg. Bieganie jest cichsze. O! Skorupa kolekcjonera redukuje otrzymane obrażenia. Król ciem, łatwiej ukryć się w dobrze oświetlonych. Dobrze oświetlonych miejscach. Tam bój wybuchający. Słuchajcie, to są schematy, które możemy sobie rozwinąć. Więc na pewno bardzo, bardzo będę chciał z nich skorzystać. Tylko pytanie, gdzie ich możemy użyć? O, tutaj możemy. Strój i akcesoria. Bierzemy króla ciem. Gdzie tutaj jeszcze będziemy mieli możliwość wyboru? No dobrze, król ciem, a jeszcze mieliśmy do wyboru jedno z ulepszeń. O, tu jest. Sporo mamy kasy. Oczywiście, że chcę zainstalować to ulepszenie. No to nowe butki żeśmy sobie jeszcze kupili. Hej ho! Sprint jest cichszy, no to niech będzie sprint cichszy. Z tobą robić interesy. Walce z tobą też. Co jeszcze tutaj mamy do kupienia? Rzep granata żeśmy sobie wzięli. Podwójny mechanizm. Wiecie co? Kupmy runa. Nie chcę zainstalować, chcę zrobić wstecz. I chciałbym kupić runa. Uzupełnić. O, runa. To bierzemy. Jest jakiś klucz. Klucz do zbrojowni. Młody syn sklepikarki zwędził klucz do opuszczonej zbrojowni Straży Miejskiej w pobliżu bramy do Dunwall Tower. No, jakbyśmy mogli tego nie kupić. Co jeszcze sobie uzupełnimy? Mikstura Adermeyer. Strzałki wyjący bełt to niekoniecznie, ale strzałki usypiające na pewno. Strasznie mi nos swędzi, chyba to ze względu na przedawkowanie nurofenu, bo tym się leczyłem. Żeb granat to jest coś fajnego, kosztuje tylko 100, a bardzo fajnie się nim załatwia tych żołnierzy Dżindosza. Mina ogłuszająca, mamy granat. Wiecie co? A jak już szaleć na tych zakupach, to szaleć. W końcu to jeden z naszych ostatnich chyba pobytów w sklepie. Zostało nam 900, więc może jeszcze jakieś ulepszenia sobie zainstalujemy. Tyle mam dla ulepszania twojego wyposażenia. Nie wiem, co ty tam do mnie mówiłaś, dziewczyno, ale ale coś pewnie mówiłaś. Tu moglibyśmy bełty zapalające sobie wziąć, bełt żądlący. Nie wiem, nie używałem, nie znam się, nie wypowiadam. Nabój magnetyczny chwilowo zakłóca działanie mechanicznych żołnierzy. O! Wiecie co? Ten nabój magnetyczny może być niezły. Pytanie teraz, czy
czy ja go muszę wykupić, czy ja go muszę... Zobaczmy, czy on jest do kupienia. Nie chcę zainstalować ulepszenia, znowu to zrobiłem sprzed. Pytanie, czy teraz muszę te naboje kupić, nabój do pistoletu. Nic, będziemy się później zastanawiać. Walnijmy sobie jeszcze jedno ulepszenie. Może ten pistolet sobie ulepszymy, a nóż, widelec się przyda, tylko nie jestem w ulepszeniach. W ulepszeniach, tak? To są ulepszenia. Mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Bełty podpalające wrogów. Podpala kilku wrogów jednocześnie. Nie wiem, czy w ten sposób chcę prowadzić rozgrywkę, podpalając ludzi na razie, ale może. Co to jest? Celność zmniejsza rozrzut i poprawia celność pistoletu. No to już jak sobie to kupiliśmy, to... Wiecie co? A to weźmy sobie lepszą celność pistoletu. Na to już nas nie stać. Weźmy sobie większy magazynek od dwa. Niech będzie. Ryzykuję już samym sprowadzaniem tu towarów. Pilnuj się tam lepiej. Rzuć wszystko i wyjeżdżaj w Bieszczady, jak ci nie odprowadza, bo nie pasuje prowadzenie interesu. Noż na Boga, kobieto. Nie chcesz, nie pracuj. Nikt cię nie zmusza. Co tutaj mamy? Kościany amulet 98 i runy jeszcze. No to co, idziemy chyba po te runy. O. Tutaj coś było do otworzenia. Nie wiem, czy ja tak sobie mogę tutaj biegać. Na wszelki wypadek zrobię zapis, bo... To zawsze mnie Dishonored zastanawia, czy można sobie tak od tak biegać, czy też nie. Znowu mamy Tyranik za 10, Drut Miedziady za 10. Tutaj chyba poprzednio jakoś nie miałem okazji pozwiedzać. To też całkiem fajna miejscóweczka taka do przekradania się. Tędy przejdę. O, pieseł jest, cześć pieseł. Gdzieś tu były kościany amulet 92 metry. Nie wiem, dokąd najpierw powinienem się dostać. O, już. Cześć, do widzenia. Niech ci będzie. Danul wcale lepiej nie wygląda. Ujojojojojojoj. Jeszcze ktoś? Już? Wszyscy, tak? Zabijanie psów nie oznacza chyba dla mnie złej karmy. Się obudził, no. Do budy z powrotem, a jeszcze nawet zadowolony jest. Może lubi takie zabawy. Tędy się chyba nie dostanę na górę. Oż ty w dziuple cięty. Jezu, psów jak majówków tutaj. No ale mają się czym żywić. Mnie pokiereszował, no. Wielka szkoda. Do wynajęcia. Jak tam się takuje można dostać? Kurde, balans, no. Jest jakieś wejście, może tędy? Ktoś tu krzyczał. Co tu jest? Jeśli przybywasz, by spotkać się z doktorem Galvanim, to lepiej biegnij kupić bilet do Tywi, bo tam właśnie się udał. Biedak powiedział, że boi się mieszkać w mieście, gdzie nieprawa córka kuchennej pomocnicy może usadzić swój tyłek na tronie, a gang kapeluszników przyjmuje kontrolę nad strażą miejską. Nie ja tak mówię, to jego słowa. Dla nas prostaczków jest to chyba w porządku, gdyż nie chciał kupić biletu i dla mnie. Jeśli masz do załatwienia w jego domu jakąś sprawę, wciąż mam klucz i raz w tygodniu przychodzę sprzątać, ale herbaty... Ani nic nie zrobią. Marcos, moc sprzątaczka. Czyli drzwi będą zamknięte. Muszę mieć klucz do mieszkania. To jak przychodzi raz w tygodniu sprzątać. O, jest klucz. No, to już się nasprzątała dziewczyna, tak? Dzisiaj się zastanawiałem, czy będzie leżała tutaj wśród ciał. Ale z tego co widzę, tak. Nie oczekuję, że kogoś tutaj znajdę. Ale może znajdę coś fajnego. O, mogę jedną miksturę do Maja mniej kupić, ale kto wiedział, no. Znowu badał coś. Jakieś plany?
Inwersja przeciwwybuchowa. Whatever to jest. Sole do kąpieli. Trochę się wzbogacimy tutaj. U. Ho, ho, ho. Kod do sejfu by się przydał. Nie powiem, że nie. Powiem wam, że chyba przed tym zmierzeniem się z naszą drogą cesarzową przyjdzie nam... No i co, to już koniec tego mieszkania? Na górę się nie możemy dostać nigdzie? Myślałem, że tędy gdzieś na górę będziemy mogli wejść, żeby dostać runę. A tu za przeproszeniem dupa, kamieni kupa od i tyle. Dobra. Tu chyba po tą runę się nie dostaniemy. Spróbujmy sobie hopchycnąć tam na górę jakoś. Szkurcze pieczone, no. Z tą runą może być kłopot. Może jakoś tam na początku planszy trzeba było się spróbować dostać. Tutaj może sobie spróbuję wskoczyć. Jakieś dziwne miejsce znowu wlazłem. Właśnie mieli. Teraz co, gdzieś tutaj wyżej? Nie bardzo, kurde. Tu mogę sobie przeskoczyć. No dobra, chodźmy może z tej strony uda nam się temat zaatakować. Jak nie tak, to tak. Jezu, co tam tak twarze drą? Tam się złe rzeczy muszą dziać. Na 37 metrów. Zbliżam się już do wejścia do Dunwalltary w tym miejscu, w którym zostawiłem Ramseya na samym początku. Czy teraz tędy mogę się obchycnąć? No dobra, spróbujmy tak na głupo tu się dostać. Oho. No ale do runy już 12 metrów tylko. Uhuhu. Wiecie co? Może tutaj? Tutaj to ja sobie chyba mogę spać tak na luzaka. Ups. Jeszcze z jakąś przewrotką. Ale nie widzę, żeby tu była możliwość wejścia. Dobra, skoczmy w takim razie tu. O, dzień dobry. Tędy można było. Musi gdzieś tu być. Niemało zapłaciłem za więcej. Oj, żebyś ty się zaraz nie przepłacił tutaj. Żebyś ty się tutaj nie przepłacił, przyjacielu. Jest tu! Czuję zapach winy. Kurczę, nie tą moc użyłem, no. Tu jest sam? Już cicho. To jest chyba ten gang kapeluszników. Zaczynam grać trochę jak ofiara losu, bo... Ilu ich tam matka miała? To jest też samotny jeden, tak to wygląda. Tego tylko mogę przydusić. Ojej, jak ty śmiedzisz. Idź na balkon się przewietrzyć. Czyli do kolegi dołącz. To urzeczenie długo działa. No powiedzmy, że to była zamierzona akcja, tak? Gdybym tutaj został odkryty, to mógłbym wtedy skorzystać z tego urzeczenia i coś tam. Ale tak naprawdę to rzuciłem je przez przypadek. Jeśli kogoś to bawiło. Szklanka na whisky. A na mleko nie może być? Wszystko musi być na whisky. Kod do sejfu. Może tutaj. 15. Urodziłem się w Dunwall i myślałem, że tutaj umrę. Muszę jednak znaleźć sobie nowy dom. Nie dla mnie. Nie ma dla mnie znaczenia, kto rządzi cesarstwem. Czy to stary Anhuron, jego wnuczka Lady Emily, ta nowa Delilah, czy ktokolwiek inny.
nikt nie może równać się z Jessamy. Ona miała w sobie coś wyjątkowego. Tak czy inaczej zostałbym, ale Danu rozmieniło się w Noę i nie ma tu nic dla starego żeglarza. Zabiło mnie w końcu na ulicy za to, że kupiłem piwo, albo skończył jeszcze gorzej. Żałuję tylko, że nie ujrzał więcej mojego tajemnego pokoju. Pracowałem nad nim od najmłodszych lat. To moja kapliczka, talizmany z różnych miejsc świata, moje rzeźby z kości, wieloryba. Wspaniała kolekcja, ale przecież nie zabierałem ze sobą całego pokoju, prawda? Zresztą nie jestem jeszcze tak stary, żeby nie móc stworzyć sobie nowego tam, gdzie wyląduję. Może na TV? Czyli tu mamy jakiś tajemny secret room, moi drodzy. Pytanie, jak się do niego dostać. Tu jest... Tu jest ten balkon. Gdzie są runy? Runy 8 metrów. Dobrze, te runy powinny mnie jakoś naprowadzić. Barometr, użyj. O. O, też mi wielka zagadka. No i znaleźliśmy tutaj, pewnie będą dwie runy, jak to zwykle ma miejsce w... Uuu, to ładnie przytuliliśmy. Węgorzyki też zjemy. Ho, ho. Sobie tutaj pokoik zrobił. Niby tajny pokój z oknami na zewnątrz, tak? No słuchajcie, za moment będziemy rozmawiać z odmieńcem. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Witaj w domu, wasza wysokość. Witaj, kapitanie. Delilah cię oczekiwała. Źle sypiała przez ostatnich kilka tygodni. Chyba szcząstka, którą masz przy sobie, poczęła do niej wołać. Błagając o zjednoczenie. Ona pragnie tego samego. Lecz zaryzykujesz życiem, by powstrzymać cię przed zwróceniem jej duszy na miejsce. Byłaś ostrożna w Karnace. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w miejscu twych narodzin. Delilah ma twój tron i twojego ojca. Ale wiemy, że skrywa też tajemnicę. Pewnie są to hemoroidy. No dobra. Słuchajcie, przytuliliśmy dwie runy. To bardzo, bardzo dobrze. Wyciągnijmy serducho, zobaczmy, gdzie jeszcze mamy kościany amulet 68 metrów. To już będzie chyba w Dunwall Tower się mieścił. Pytanie o kod do tego sejfu, który jest na dole. Czy ja go mogę tutaj gdzieś znaleźć? Czy też będę go musiał poszukać? Powiem wam szczerze, że tego nie wiem. Ale nie chciałbym się tutaj błąkać jak bąk po majtkach, bo to by było nudne. Zresztą dzisiaj w ogóle mam jakiś taki nastrój cyniczno-sarkastyczny, więc może nie każdemu to odpowiada. Jeśli nie, to dawać łapkę w dół na spokojnie. Oż ty w dziuple! Oż ty, a ty skąd ty się tu wzięła, co? Jeszcze klatki spadły, normalnie. Jak wartość złotówki. To jakaś wiedźma była. Najlepszy sposób na pokonanie wiedźmy to jest spacer cienia. To już mam pewne doświadczenia z jedną wiedźmą, z którą się długo zmagałem. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja spróbuję poszukać kodu do tego sejfu, który jest tam na dole. Jeśli mi się uda go znaleźć, to widzimy się moi drodzy za chwilę i powiem wam, gdzie go znalazłem. Jeśli nie, to przywitam się z wami za chwilę i powiem, że po prostu się nie udało. Może przy drugim przejściu się uda. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, moi drodzy, wiecie co, tak sobie tupam i wcześniej już tutaj byłem i być może się ze mnie śmieście. To jest jakieś 451, tak? 451. Spróbujmy to wbić na save. Może to otworzyć. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli nie, to będę szukał dalej. Uwaga, jedynko, nadchodzimy. Uwaga. No, oczywiście, że tak. Ja pierciu. No to słuchajcie, no na bogato. 1, 3. 3 serkonoskie jednostki płatnicze, żeśmy znaleźli w tym sejfie. Po prostu bomba, kto je czytał, ten trąba. Został nam jeszcze jeden kościany amulet 79 metrów.
A, no dobra, jak nam został jeden kościany amulet, to spróbujemy go wejść do Dunwall Tower. Ten nie sądziłam, że aż tak się stęsknię za tym miejscem. A co? W końcu wróciłaś do domu, dziewczyno, no. Dlaczego miałabyś się nie stęsknić? Słuchajcie, wskakujemy. U. Niekoniecznie się tu udało, tu już byliśmy. Poczekajmy, jak nam się szmoc naładuje. A propos, nie wiem, czy oglądaliście, czy wiecie, skąd jest w ogóle słowo szmoc zamiast moc. Jeśli nie oglądaliście Kosmicznych Jaj, to szczerze wam polecam. Genialna parodia Gwiezdnych Wojen. Ojejku, mikstury, a tutaj mają wyknąłem. Niekoniecznie to chciałem robić. Za bardzo się zacząłem spieszyć. Wygląda na to, że ten kościany amulet jest w naszej wieży, z której żeśmy zaczynali, więc tam się udajmy. Oj, hopsa. Już możemy skakać? Dobra, ale lecimy dalej w takim razie. Tak, wygląda na to, że tam jest ten kościany amulet, czyli ten ostatni, który żeśmy mieli zdobyć. I zawsze ten chwyt działa tak, jakbym chciał. Aż się wracamy na stare śmieci. No, strasznie do dupy tutaj wygląda. Słuchajcie, kościana amulet 13 metrów, to jest na pewno w tej lokalizacji. Jeszcze zobaczę, czy tam się można jakoś... Ej! Tutaj trzeba cicho iść z rozwagą. Patrzcie, tam jakaś czarownica jest. Ja tu sobie łażę gadam, a tu kolejna dziunia siedzi. Musisz się nauczyć słów i wypowiedzieć je do ku... Ja cię zaraz nauczę słów. Ja wiem, co zrobię. Ja cię nie nauczę słów. Ja cię nauczę latać. Patrzcie, jak ładnie ciało schowałem. Zobaczymy, co tu jest. Może tutaj jest jednak ten kościany amulet. Delilah. O, chyba ostro się tutaj zabawiała. Kościany amulet 10 metrów. Kościany amulet 5 metrów. Tam na górze musi być. Znaczy ja niekoniecznie muszę wchodzić tutaj do tego. Niekoniecznie musiałem wchodzić do Dunwall Tower, żeby ten amulet zdobyć. Niewidzialna nić. Mieliście kiedyś niewidzialną nić? Ja nie. Niewidzialna nić. I weź taką nawlecz na igłę. Niewidzialna nić. Daleki chwyt zapewnia niewidzialność podczas ruchu. O! To jest całkiem niezłe. Który amulet sobie tutaj wymienimy? Dobra, płuca pod wodą może być. Niewidzialna nić. Dobra. Jakoś nie planuję się ani tu kąpać, ani pływać. Czy coś tu do poczytania jest? Zablokujcie tajne przejście. Chcę, by tajne wyjście stałe, którego używała dawna cesarzowa, zostało zablokowane na wypadek, gdyby ktoś jeszcze o nim wiedział. Jeśli będzie potrzeba, pracujcie całą noc. No to pewnie od Delilah takie polecenie padło. To tędy w takim razie nie przejdę. No nie, no nastawiali tych szafek jak głupi, no. Jak u cyganki w tobołku nająbane, no. To już niestety się nie uda. Słuchajcie, w takim razie do Dunwall Tower muszę się dostać jednak jednak ten... Oj, kurczę, jak tu wysoko. Panie, kto to takie pobudował? Ale możemy się tak przenieść. Tam gdzieś mamy wejście do Dunwall Tower, więc na spokojnie. Przyjrzeliśmy się teksturom. Jakoś tak pod koniec rozgrywki ta optymalizacja wydaje mi się być dużo, dużo gorsza. Same ciała i to myśmy też część ich tutaj narobili. Nie wiem, czy pamiętacie pierwsze odcinki gameplaya. Drzwi zamknięte. Tutaj jest chyba ta strażnica, do której kupiliśmy klucz. Oj. Można nimi pobujać? Można! Wiecie co, tak
Tak trochę koci człowieka się pobawić. Może to drastyczne, ale... No dobra, nieważne. Dajmy sobie z tym spokój na razie, co? Róbmy inne dziwne rzeczy. W Deus Exie miałem taki odcinek, który nazywałem chyba totalnie z dupy, gdzie latałem i robiłem jakieś dziwne rzeczy z lodówką. Coś tutaj sobie pozbieramy, uzupełnimy strzały. No i nic do poczytania nie zostawili. A nie, jednak jest. Rozkazy dla obrońców bramy. Kapralu Blin, wraz ze swoimi ludźmi obsadźcie pozycję za bramą. Uwierz mi, to dla waszego dobra. Życie w środku nie jest znowu cesarzową, takie jak dawniej. Po zniknięciu Ramzeja, ci z nas, którzy stanęli po jego stronie, by poprzeć Delilah, są coraz mniej liczni. Niektórzy uciekli, a inni, no powiedzmy, że obrazili naszą nową władczynię o jeden raz za dużo. Oto nowe rozkazy. Nie oczekuj żywności ani żołdu. Bierz, czego potrzebujesz z okolicy, a nawet całej dzielnicy. Nazwij to podatkiem, a jeśli skądkolwiek nadejdzie atak, broń bramy. Nawet jeśli twoja pozycja padnie, dasz nam czas na przygotowanie się do szturmu. Kapitan Mile Hayes. No to dobrze, kolejna notatka dodana. Coś tu jeszcze znajdziemy? Trochę monet. Moglibyśmy pójść do zakupy do sklepu, ale to już chyba nie ma większego sensu. A, tu ci się bujają. Udaj się do kanału w Coldridge, zostań na ulicach w Dunwall Tower. Co to jest ten... Wiecie co, ten kanał może być ciekawy. A gdzie ja w ogóle mam wejść do Dunwall Tower, tak? Tutaj mam wejść do Dunwall Tower. Udaj się do Dunwall Tower, ale kości mnie sprawdzenie jeszcze tego kanału, wiecie? To może być fajne, taka jakaś alternatywna droga, alternatywne coś, diabli wiedzą. Tędy chyba nigdzie nie pójdę. Tak, słuchajcie, chodźcie zwiedzimy sobie te kanały, bo może być ciekawie. Tylko wiecie co, ja zapraszam was na kolejny odcinek, bo jakoś tak dobrze mi się robi te odcinki takie po pół godziny, coraz bardziej się do tego przyzwyczaja, bo to są chyba bardziej strawne do oglądania niż odcinki takie godzinne. Chociaż czasem człowiek tak się zagra, że i dwie godziny by odcinek puścił, ale to może przechodzi na kanale u Emigiusza, który ma więcej widzów, którzy poświęcają czas na to, żeby go oglądać, a nie tak trochę z doskoku, gdzie człowiek ma czasem 15 minut na obejrzenie czegoś na YouTubie i to wszystko. O, pusto. Jak przykro. Słuchajcie, zapraszam was na wycieczkę do kanałów, jeśli lubicie. To przy okazji opowiem wam historię z sąsiadem, którą miałem kiedyś. No cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.